Przechodzimy do rozpatrzenia 49. poprawki. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Konsekwencją przyjęcia tej poprawki będzie bezprzedmiotowość poprawki 176. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 49., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 440 posłów, za poprawką oddało swój głos 58 posłów, przeciwnego zdania było 259 posłów, przy 123 głosach wstrzymujących stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.